Moi drodzy, witajcie. Jutro, 1 października, chciałem z tej okazji zrobić kolejny filmik, o którym zapomniałem, kwartalny taki update do kanału, do tego co się dzieje, co się ostatnio zmieniło, co się nagle będzie działo, jakie mam pomysły i tak dalej. Przede wszystkim jedna najważniejsza wiadomość, którą obiecałem już pewnej osobie, że zrobię i ten filmik, który będzie wisiał tutaj przez 3 miesiące, na pewno będzie dla tej osoby wartościowym źródłem potencjalnych klientów. Słuchajcie, zauważyliście na pewno, że na kanale pojawiło się nowe logo. Nowe logo, które ja tylko zanimowałem. Pobawiłem się tylko i wyłącznie animacją. Nowe logo stworzone jest przez osobę, która na Facebooku idzie jako Dawid Wiącek, grafik, ilustrator. Zerknijcie sobie na stronę, teraz pokażę Wam stronkę, żebyście opatrzyli się i zapraszam do zalajkowania jego profilu i oglądania jego rzeczy, które on robi, bo robi naprawdę fantastyczne rzeczy, prace różne dla różnych ludzi, bardzo różne ciekawostki. I Dawid jakiś czas temu, chyba z pół roku temu, jak nie lepiej, zaoferował się, że przygotuje mi logo. Z oferty wykonania płatnego logo, dogadaliśmy się, chyba złapaliśmy jakąś wspólną chemię i wyszło na to, że będzie logo darmowe, za co mu bardzo jeszcze raz dziękuję. Natomiast to, że jest darmowe, wcale nie odbiło się na profesjonalizmie, który widać w tym logo i na współpracy, którą miałem razem z Dawidem. Dałem pełną swobodę, powiedziałem mu, że co może być, zapytał się mnie, co bym chciał w logo, ja powiedziałem, że zrób coś, co nawiązuje do mojego starego logo, natomiast będzie zupełnie świeżym, jakimś nowym materiałem. Będzie po prostu fajny klimat trzymało. No więc widać, że poszperał trochę po internecie, że znalazł grot tanki, że nie wiem, czy chyba o tym nie wspominaliśmy, ale jeśli wspominaliśmy, to wykorzystał ten pomysł. I poodbijaliśmy kilka pomysłów, ale tak naprawdę pomysły były tylko czysto kosmetyczne. Z mojej strony oczywiście, na przykład stwierdziłem, że grot tank, który zrobił, był za czysty, więc dodał parę plamek na szybko. Poprosiłem go o plik w warstwach na samym początku, żeby mu było łatwiej rysować już. I dostałem pliki, które sobie zaanimowałem i widzicie moje koślawe logo, które widzicie. W sensie koślawe moje wykonanie, koślawej animacji. Natomiast logo samo w sobie jest rewelacyjne. Jak także zauważyliście pewnie, kanał już się nie nazywa grotorderly.pl, nazywa się po prostu grotorderly, a mój angielski kanał nazywa się grotorderly.en, czyli English, nie, jeśli tam z nich ktoś nie zrozumiał. A to dlatego, że już od jakiegoś czasu zresztą mój polski kanał jest moim głównym kanałem. Stwierdziłem, że będę to robił dla Was, nie dla Zachodu, tam po prostu od czasu do czasu jakiś filmik wrzucę, jeśli coś mi naprawdę wkurzy, jak na przykład temat z matą, nagrałem jeszcze film po angielsku i wrzuciłem tam, lub jakieś unboxingi, które wiedziałem, że na pewno będą tam dobrze się wyświetlą. Natomiast kanał grotorderly, już nie PL, czyli taki psikuta bez S, wyświetla się, czy jest moim głównym kanałem i będzie się on wyświetlał jako główny kanał, który będziecie szukać, mam nadzieję, w tam, wiecie, algorytmach Google'a. Co więcej, jak już wspomniałem wcześniej, troszeczkę będę obcinał działalność w pewnych tematach na moim kanale. Będę się starał się skupiać tylko i wyłącznie na battle reportach, na jakichś newsach, które tak jak robiłem ostatnimi dniami i cały czas będę starał się robić krótkie filmiki na temat newsów. Do kogo one są kierowane? Te newsy są kierowane do ludzi, którzy, do tych z Was, którzy niekoniecznie łapią angielski w 100% i chcieliby wiedzieć, co tam tak naprawdę Warhammer Community napisało, więc taka mała, reasumując, po prostu robię takie filmiki. Jeśli nie chce Wam się czytać lub po prostu wolicie sobie pooglądać kogoś, posłuchać, te filmiki nie będą z reguły trwały dłużej niż 10-15 minut, bo raz, że tematu nie ma za dużo, a dwa, że no ja też nie chcę się wygadywać, bo też nie mam niektóre tematy ogromnej wiedzy. I raczej będę się trzymał tematów około 40-kowych, Shadespire, Nightvault, no i oczywiście Kill Team. To są te trzy tematy, które będę się starał trzymać na kanale. Jeśli pojawi się cokolwiek z Age of Sigmar, to będzie tego niedużo, bo jeszcze nie mam pomalowanej swojej armii. Więc co, battle reporty, krótkie recenzje, streamy przede wszystkim. Już od jakiegoś czasu dobrze się trzymamy i co tydzień jest stream, więc bardzo fajnie, nawet z hotelu zrobiłem stream, bo stwierdziłem, że już tak dobrze mi idzie trzymanie tej frekwencji, że nie można jej zniszczyć.
No i jeszcze podcast oczywiście, podcast Złoty Tron, do którego słuchania zapraszam i zapraszam do lajkowania osobnej stronki, którą mamy. Tak po prostu uczkowiek odcinki i tak będą się tutaj pojawiać za każdym razem. Następny odcinek jest już w przygotowaniu, to jest odcinek 23, jeśli dobrze pamiętam. Już się montuje, ostatnie szlify robimy i podejrzewam, że poniedziałek, wtorek ten odcinek się pojawi na internecie. Poniedziałek, czyli początek października. To wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że zmiany na kanale są ok dla Was i rozumiecie, skąd się one biorą. Są to zmiany nieodwołalne, nie zmieniam zdania. Aha, jeszcze po unboxingów jedna rzecz. Powiedziałem, że nie będę robił unboxingów rzeczy, których nie kupiłem sam, więc tego się będę trzymał, natomiast mogą się zdarzyć rzeczy, które będą po prostu rewelacyjne, będę chciał je Wam pokazać, więc czasami małe odstępstwa będą, natomiast zauważyłem, że po ostatnim czasie trochę za dużo tego było i nie wszystkim Wam się to podobało. No, także to tyle na ten moment. Widzimy się w takim filmiku, w takiej formie za 3 miesiące, jeśli nie zapomnę. I cóż, do następnego razu. Aha, to będzie filmik na Nowy Rok, więc to będą może jeszcze jakieś zmiany na Nowy Rok wprowadzimy. Na razie dziękuję Wam wszystkim za w ogóle odwiedzanie kanału, za lajkowanie i za subskrybowanie. Pamiętajcie jeszcze na sam koniec, że ja nie lubię takim nachalnym przypominaczem być, ale pamiętajcie o tym dzwoneczku przy subskrypcji, bo czasami wiem, że niektórzy z Was nie dostają powiadomień o nowych filmikach i gdyby nie to, że czasami wrzucam je gdzieś na jakieś stronki, to byście o nich po prostu nie wiedzieli. No, teraz już naprawdę do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Hej.